Dzień dobry. Witam we wtorek 21 listopada 2023 roku. A chcę to zrobić Słowem Bożym, które na ten dzisiejszy dzień zostało wylosowane. I tak fragment Starego Testamentu wyjęty jest z pierwszej księgi Samuela, z 7 rozdziału, gdzie w 12 wierszu czytamy słowa: Samuel zaś wziął jeden kamień i umieścił go między Mispą a Haszen. Nadał mu nazwę Eben-Ezer i powiedział: aż dotąd pomagał nam Pan. A fragment Nowego Testamentu zapisany jest w Księdze Dziejów Apostolskich w 26 rozdziale, 22 wierszu. Ponieważ jednak dostąpiłem opieki Bożej aż do dnia dzisiejszego, daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. Jeśli chodzi o pierwszy fragment, to myślę, nie ma w Polsce ewangelickiej rodziny, a już na 100% nie ma ewangelickiej rodziny z okolic Śląska Cieszyńskiego, która nie znałaby tego hebrajskiego słowa. Myślę, że po Amen, Alleluja i Hosanna jest to jedno z najbardziej znanych. Eben-Ezer. Wszyscy kojarzymy go z wielkim dziełem miłosierdzia, które w tym roku świętowaliśmy stulecie jego zainicjowania na Dżęgielowskiej Kępie. Z całą pewnością nasze myśli krążą wokół tego wszystkiego, co tam się dzieje. Wokół sióstr, wokół domu opieki, kiedyś wokół domu dziecka i wielu, wielu innych przedsięwzięć, które miały na celu niesienie pomocy. Ja osobiście zawsze kojarzyłem ten fragment przez pryzmat tamtego dzieła, a jeszcze konkretniej przez pryzmat pewnego wyczekiwania i prośby o to, żeby Bóg pomógł. Ciągłego borykania się z pewnym niedostatkiem, brakiem z jednej strony, a z drugiej zaufaniem, że Bóg jednak wspomoże. Ale jednak to ten brak wychodził na pierwszy ogień, na pierwszą linię. Ale kiedy popatrzymy na fragment, na większą całość, to właśnie Izraelici, Samuel, który wypowiada te słowa, odniósł triumf, świętuje. Pokonali dużo liczniejszą armię filistyńską. Są w trakcie triumfalnego świętowania. Drugi fragment z Dziejów Apostolskich wydaje się mówić o wielkiej radości. Wydaje się mówić o tym, że oto dzieją się wspaniałe rzeczy. Apostoł Paweł dumnie mówi, że dostąpił opieki Bożej, dlatego daje świadectwo. Ale te słowa wypowiadane są podczas sądu. Okoliczności, w których Paweł je mówi, w ogóle nie współgrają z tym, co mówi. I tak sobie pomyślałem, że oba te fragmenty doskonale obrazują nam, jak wygląda nasza chrześcijańska droga. Bywają chwile, kiedy mamy powód do świętowania, kiedy mamy powód do radości, kiedy dzieją się cuda i wielkie rzeczy, za które chcemy Bogu dziękować. A potem są sytuacje, w których, no cóż, pozostaje bezradne oczekiwanie na cud. W jednym i drugim wierszu znajdujemy zapewnienie o tym, że Bóg, który jest z nami wtedy, kiedy dzieją się wielkie rzeczy, nie zapomina o nas wtedy, kiedy idziemy ciemną doliną. I chciałbym Ci życzyć na dzisiaj, ale nie tylko, abyś zawsze o tym pamiętał. Niezależnie, czy właśnie świętujesz i się cieszysz, czy też wręcz przeciwnie, bezradnie oczekujesz pomocy, bo Bóg, któremu możemy ufać, jest. Nie jest w określonych sytuacjach, okolicznościach, ale po prostu jest ten sam zawsze. Czy my akurat mamy lepszy czy gorszy dzień? Bożego pokoju. Niech Bóg Cię błogosławi.